Operacja Samotny Wilk została rozpoczęta. Ciężarówki są już w drodze. Stąd ten nagły pośpiech. Doktor Dominguez jest już na miejscu, w Peru. To ci wystarczy? Tak jest, panie dowódco. Przepraszam. Drony były zaskakująco ciężkie i ostre, ale łódź wygląda w porządku. Cieszę się, że tu jesteś. Mamy problem. Znowu prądnica? Już. Chcę, żebyśmy szukali pod wodą? Chcę, żebyśmy szukali wszędzie. A dostaniemy jakiś sprzęt do nurkowania albo coś takiego? Jest tyle. Sporo podwodnych dron. Dowódca jakoś wszystko to naprostuje. Nadszedł do sztabu. Operacja Samotny Wilk rozpoczęta. Drony zostały wypuszczone. Sztab, powtarzam, drony są w wodzie. Odbiór. Słyszycie mnie? Stop! Co się dzieje w Porvenir? Skąd mam to wiedzieć? Nie udało nam się nawiązać z nimi kontaktu. Nadal? Już ponad godzina. Co się kurwa dzieje? Nie mam pojęcia. Wiesz czemu? Bo nie udało nam się nawiązać z nimi kontaktu. Niedługo się czegoś dowiemy. Niedobrze może być tutaj albo gdziekolwiek.
Trójca ma tu swoją bazę. Ej, żona! Rany, co tu się stało? Mówiłam, że masz nic nie niszczyć. Abi, mogę wszystko wyjaśnić. Odezwę się później, Lara. Nie zrób nic szalonego. Wiesz, czemu zamykamy wszystko na cztery spusty? Temu, że Rurk kazał zabezpieczyć teren. Nikogo nie wpuszczamy, ani nie wypuszczamy. Wiem o tym, Mondralo. Ale czy wiesz dlaczego? Jestem za niski stopień. Może zwiadowcy będą mogli coś nam powiedzieć, kiedy się tu zjadą. Prawie. Obstawiliśmy wszystkie wejścia. Barykady też już są w większości gotowe. Prawie to za mało. Macie natychmiast zabezpieczyć teren i pilnować, żeby nawet mysz się nie prześlizgnęła. Tak jest. Dowódco, jeśli można spytać, co się dzieje? Drużyna zwiadu jest już w drodze. Bez odbioru. Ilu ludzi tam zeszło? Rozumiem, jak to się mogło stać. Jest za dużo budynków. Gówno widać. Po prostu zeszli i się nie pojawili? Nie powinniśmy kogoś tam wysłać? Rurk wyraził się jasno. Żadnej misji ratunkowej, dopóki nie dotrą tu zwiadowcy. Od ostatniego kontaktu minęła już prawie godzina. Dowódca nie porzuca swoich ludzi. Jeśli powiedział, że mamy czekać na górze, to miał dobry powód. Zaczynamy tracić...
Teren został zabezpieczony. Teraz musimy tylko poczekać na tych zwiadowców. Czy to ci się nie wydaje trochę dziwne? Mieliśmy problemy pod ziemią, ale okupujemy się czekając na coś z zewnątrz. Wygląda to dosyć standardowo. Jeśli coś poszło nie tak, nie możemy wykluczać żadnej ewentualności. Świątynię też mamy obstawioną. Nie wiem, stary. Nadal mam wrażenie, że przeszliśmy od stanu podwyższonej gotowości w jednym miejscu do wojny po całości. Od czasu tej burzy na wszystko reagujemy nerwowo. Chyba zaczyna mi odbijać. Jak myślisz, co tam się stało? Zabezpieczamy teren. Najwyraźniej ktoś myśli, że zostali zaatakowani. Przez kogo? Nic tam nie ma. Na pewno? Czegoś tu szukaliśmy. Może to znaleźli, a może wyglądało to inaczej niż się spodziewaliśmy. Ściana się zawaliła, zeszli za głęboko. Utratę łączności można wyjaśnić na wiele sposobów. To byli dobrzy ludzie. Nie, to są dobrzy ludzie. Jasna cholera. Johna, Rourke jest tutaj, w Peru. Nakazał trójcy zablokować dostęp do wykopalisk pod starym szybem naftowym. Chcesz rzucić na to okiem? Tak, sprawdzę, co znaleźli i wracam. Rourke był tutaj w Cozumel, kiedy Dominguez zabierał sztylet. Musieli znaleźć następny etap drogi do ukrytego miasta. Krwawa łaźnia. Co tu się wydarzyło?
Rona. Udało mi się wejść do świątyni. My też coś tu chyba mamy. Widać jakieś liczby. Zaraz to wszystko wyczyszczę. Te korby obracają kolumny. Mogę użyć i te liczby na kolumnach wyglądają jak pierwsza połowa dat. Iszczel po lewej, Czakczel po prawej. Te korby obracają kolumny. Mogę użyć ich, by dopasować do siebie symbole. Muszę otworzyć drzwi, by znaleźć więcej symboli. Muszę otworzyć drzwi, by znaleźć więcej symboli. Tylko spokojnie. Otworzyć drzwi, by znaleźć więcej symboli. Cholera, powinnam to przewidzieć. Mały włos. Muszę dalej dopasowywać symbole na kolumnach do tych na ścianach. Musi być nieco bardziej skomplikowane.
Rona, jakieś postępy? Mam tu niekompletną datę i wyobrażenie Chakchel. Ja mam u siebie dwie daty. I iszcze. Wydaje mi się, że datę po lewej już gdzieś widziałam. To zdjęcie z Kozumem. Może to jakaś poszlaka. Zdjęcie z Kozumel. Może to jakaś poszlaka. W majańskim kalendarzu długiej rachuby wszystkie daty składają się z 5 liczb. Tę liczbę uszkodzono, by wyglądała jak 13, ale w rzeczywistości to 8. To różnica 2000 lat. Gwiazdozbiory byłyby w zupełnie innej pozycji, więc gwiezdna ścieżka prowadziłaby na zachód, gdzieś w Peru. Jaka jest ostatnia cyfra dla Chakchel? Dwie kropki nad poziomą kreską. To chyba 7. Dzięki. Johna? Cześć, Laro. Tu Abi. O, cześć, Abi. Znalazłam malowidło. Zdaje się przedstawiać jakąś podróż. Wchodząc przez pysk jaguara, podążasz za wężem w stronę Srebrnego Oka. Aha. Na tej drodze widać jakiegoś pająka i orła, który leci w kierunku świątyni. Dobra, większość tych rzeczy nic mi nie mówi, ale pysk jaguara jest tutaj. Czyżby? Ta, rzeźba kota, wielkie zęby. No proszę, wrócił. Lara, nic ci nie jest? Tak, wracam tam. Dobrze, myślę, że to ci się spodoba. Nie rozumiem tego dialektu. Coś musiałam przeoczyć.
Przykro mi. Ktoś jeszcze przeżył? Chuj, nie wiem. Baza, zgłoś się, odbiór! Macie coś? Cicho, muszę się skupić. Nadal nie mogę... Jezu Chryste. Tutaj są! Czego oni się tak boją? Cholera, zgubiłem krótkofalówkę przy katastrofie. Co to było? Gdzie nasze wsparcie? Posiłki są już w drodze. Powiedz im, że mają się kurwa pośpieszyć!
Beta, wsparcie jest w drodze. Nie podchodź! Ostrzegam! Kurwa mać, nie zbliżaj się do mnie! No już, uspokój się. Możesz nam powiedzieć, co się stało? Widziałem tylko... Załatwi nas. Tylko krzyki. Kości. Już koniec. Jesteś bezpieczny. Są wszędzie. Czujesz się już lepiej? To nie jest nasze miejsce. Wszystko w porządku. Będzie dobrze. Musimy po prostu... Nie chuja! Jezu, muszę sprawdzić, co to było. Co teraz? Powinienem się tu rozejrzeć. Przeszukać i zabezpieczyć teren. Ruszamy! Sekund i wchodzimy. Żołnierze, zabezpieczcie okolice. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Na lewo od ciebie. Idziemy. Czym są te stworzenia? Musi być jakieś wyjście. Może tam skąd przyszli. Thank you.
Boże, wszędzie działa. Te stworzenia ich zabiły. Ale dlaczego? Johna, Abby! Cześć, Lara. Coś widziałam. Na ludzi trójcy poluje jakieś stworzenie. Czy co? Wydawało syczące dźwięki, poruszało się tak szybko. Laro, to brzmi jak legenda o Pisztako. Robisz sobie z nas jaja? Nie, wiem co widziałam. Nic ci nie grozi? Właśnie wracam. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę.
Johna? Jesteśmy na dole. Hej. Byliście na dole? Czekaliśmy na ciebie. Jak myślisz, co znajdziemy? Malowidło przedstawiało serię prób. Możliwe, że znam inną drogę. Okej, spróbujmy spotkać się po drugiej stronie. Johna, wyszłam w jakiejś jaskini. Wygląda na to, że byli tu już jacyś ludzie. Johna? Johna?
Johna, jeśli mnie słyszysz, wydaje mi się, że nadal dobrze idę. Jestem przy próbie z pająkiem. Będę się wspinać na szczyt. Niewiarygodne. Johna, jestem przy następnej próbie z orłem. Ma coś wspólnego z wiatrem. Nadal kieruję się na zachód. Schodzę teraz niżej. Mam tu podziemną rzekę. Pełne. Więcej nie uniosę. Co czeka na końcu tych wszystkich prób? Ukryte miasto, mam nadzieję, ale co jeszcze? Odpowiedzi. Liczę, że znajdę odpowiedzi.